Leszek Bubel, prezes Fundacji Paragraf. Ujawniam sprawy, o których inni boją się nawet pomyśleć. Strzelam faktami, bez ostrzeżenia, prosto w czoło. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jesteśmy w Olsztynie. Tropem dokonań senator Lidii Staroń, której tu wytoczyłem proces o kłamstwa i oszczerstwa i nawet immunitet jej nie pomógł. Zgłaszają się ciągle osoby, które chciałyby na jej temat się wypowiedzieć. Proszę się przedstawić. Winiarska Władysława, osoba, która była przez wiele lat oskarżana o różne rzeczy przez panią najpierw poseł, później panią senator Staroń. Dobrze, a o czym pani chciałaby powiedzieć na temat pani Staroń, tylko troszkę głośniej. Pani senator kreuje swoją postawę jako osobę odpowiedzialną, pomagającą, taką etyczną. I chciałam zapytać, jak się ma etyka pani senator do lokali, które kupiła, dwa mieszkania w 2006 roku, kolejne w 2007 czy 2008 roku, od osoby, której pomagała uzyskać to mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej olsztyńskiej, a później to mieszkanie od niej kupiła i co prawda w dziwny sposób i troszeczkę chyba za dziwną kwotę. Następnie co prawda te mieszkania natychmiast kupiła za 190 tysięcy złotych, natomiast za 5 minut w tej samej kancelarii notarialnej mieszkanie wzrosło do wartości 300 tysięcy złotych jako darowizna dla swoich dzieci. Rozumiem. A pani tam wspomniała również o tych sprawach majątkowych, jeżeli chodzi o rozliczenia z Urzędem Skarbowym, że ma wspólnie się rozlicza z małżonkiem, ale ponoć w deklaracjach nie wykazują tych kwot pochodzących z najmu, z dzierżawy, no chyba, że bezpłatnie, no to nie jest możliwe, a wiemy, że te deklaracje są, oświadczenia majątkowe, dostępne, publiczne. W Olsztynie powszechnie wiadomo, że pani Lidia Staroń wytaczała nam te różne sprawy, więc też ludzie przysyłają do mnie różne dokumenty na ten temat dotyczące i spółdzielni, i działalności. Dobrze, ale jak to było konkretnie? No? Jak otrzymałam któregoś dnia właśnie do skrzynki pocztowej akty notarialne pani Lidii Staroń o zakupie mieszkań, no to jako ekonomista pofatygowałam się, weszłam na stronę Sejmu, sprawdziłam oświadczenia pani Staroń i w mojej ocenie nie ma pokrycia tam gotówki ujawnionej na tyle, żeby wystarczyło w 2007 roku na 180 tysięcy, w 2008 roku na kolejne chyba 180 tysięcy, żeby tyle w wykazach było. Natomiast płatności za te mieszkania odbywały się na przełomie roku, to zgodnie również ze świadczeniami poselskimi winna je wykazać jako zobowiązanie przyszłych lat, czego oczywiście też nie udało mi się odszukać. Może również ciekawostką jest taką, że każde prawie zeznanie pani Lidii Staroń, takie oświadczenie w kolejnych latach, do poprzednich lat są kolejne zmiany. Kilka razy co prawda Komisja Etyki Poselskiej upominała za te rzeczy, no ale jakoś tak chyba nie bardzo to wychodzi. Właśnie, pani Staroń jakby unika odpowiedzialności za różne swoje podejrzane, nazwijmy to, geszefty. Czym to jest spowodowane? Immunitetem, pozycją, mandatem senatora, koneksjami, wpływami, popularnością w programach telewizyjnych? Jak to jest, że ona tak długo robią tak haniebne rzeczy i utrzymuje się na powierzchni, prawda? I do czołowych programów, jak Elżbieta Jaworowicz, Sprawa dla Reportera, czy Państwo z Państwie, się tam ciągle udziela, jest zapraszana, a przecież to jest inżynier budownictwa, opowiada tam pierdoły, że chodzi o strony prawnej, wymienia paragrafy, których nigdy nie było i nie ma, a właściwie wypowiedzi są mocno populistyczne i w zasadzie pod publikę, tak, pod elektorat. No, słyszałem też taką wypowiedź jednej z osób, która do mnie dzwoniła, że jej sprawy nie chciała wziąć, bo pani Staroń odpowiedziała,
że to nie jest jej okręg wyborczy. Czyli no, rozumiemy, że buduje sobie wizerunek, no bo polityk ma jednak swoje chorobę, ma powiedzmy parcie ogromne na szkło, bo to mu zawdzięcza głosy i tak dalej, ale z drugiej strony jest też, ma swoich przeciwników, wrogów, albo wręcz tak jak tu ciągle spotykam osoby przez nią pokrzywdzone. Czemu jest nietykalna? Mi się wydaje, że w lokalnym środowisku się tak utarło, że pani Lidia Staroń bardzo świetnie lawiruje, tak, między różnymi osobami, powtarzając rzeczy, jak w naszym przypadku, nieprawdziwe. Zeznawała w sądzie w naszej sprawie przez 2 godziny chyba, czy 2,5. Natomiast całe te jej wypowiedzi z tego wszystkiego, to sąd odrzucił, że w ogóle nic nie wnoszą do sprawy. Więc można sobie wyobrazić, jakie opowieści każdemu, nie wiem, ministrowi chociażby, czy komukolwiek pani Lidia Staroń opowiada i ktoś jest w sprawie uwierzyć. Jeśli się natomiast zajrzy w zbiciu to z rzeczywistością i z dokumentami, nie ma zupełnie nic wspólnego. Rozumiem, wiem, że pani wie, o czym mówi, bo pani jest z wykształcenia, ma wykształcenie ekonomiczne, tak? I pracowała lata całe jako główna księgowa, jako tak? Główna księgowa. Czyli pani, powiedzmy, te wypowiedzi są no, autorytatywne. Dobrze, a jak to jest, że pan mecenas Obara, no bo już proces, który ja jej wytoczyłem, reprezentuje ją kancelaria mecenasa Obary, no w osobach takich początkujących szczawików, jak ja to mówię, prawnych, no, którzy kompletnie się nie orientują w sprawach, na które przychodzą i są nawet nieprzygotowani. Na czym ta wspólnota interesów ich polega? No, mi się wydaje, że pani Staroń uważała, że kancelaria pana mecenasa Obary jest świetną kancelarią i zapewni jej pewnie ochronę. Powszechnie wieści niosą, że pani Staroń wszystkich nagrywa, że pani Staroń później ma jakąś tam, nie wiem, całą bibliotekę rzekomo tego wszystkiego. Ja nie widziałam. Słyszałam od ludzi, którzy sobie powtarzają takie rzeczy. Ja też słyszałam właśnie, że nagrywa tutaj miejscowych notabli, urzędników wyższych. No to nie jest taki problem dzisiaj kogoś nagrać, prawda? No w długopisie są dzisiaj mikrofony. Dokładnie, a że nagrywa, no to wiadomo, bo nagrała jednego z sędziów olsztyńskich, więc chyba to znajduje jakieś odzwierciedlenie i charakter pani Lidii Staroń i metody może jej działania, czy przystają na posła senatora, czy nikt jej nie zarzucił na przykład łamania prawa i bez zgody czyjejś nagrywania. Nie wiem, że pan mecenas Obara ją o tym nie pouczył. Właśnie, ale wie pani co, te metody są kompatybilne, bo właśnie odkryłem w Instytucie Pamięci Narodowej, że pan Lech Obara, mecenas, to jest komunistyczna, nie zaham się tego użyć słowa, taka kanalia, no. Dla mnie, jako osoby internowanej w stanie wojennym i walczącej czynnie o niepodległy byt państwa polskiego, 27 razy aresztowany przez milicję obywatelską i służbę bezpieczeństwa, zawsze wyszedłem z tego czysty, to takie osoby budzą najgłębszą odrazę, bo wyczytałem w tych dokumentach, które właśnie opublikowałem na stronie Fundacji Paragraf, że był no, we wszystkich możliwych organizacjach młodzieżowych, jak był w takim odpowiednim do tego wieku, pełniąc zawsze funkcyjne stanowiska, na przykład szef, przewodniczący Sądu Koleżyńskiego na całe województwo, czy był sekretarzem, pierwszym sekretarzem, drugim sekretarzem podstawowych organizacji partyjnych w instytucjach, w których pracował, w bankach, nawet tutaj był za dziennikarza robił. A co najważniejsze, towarzysz Obara był lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, jednym z dwóch do 1986 roku, czyli szkolił partyjniaków z idei marksizmu-leninizmu. No Boże, z tym mój. Pranie mózgów dla no, młodzieży, przecież tak? To jest skurwysyństwo, najgorsze świństwo i szmatwa. Ja nie wiem, jak to człowiek, który tyle z nimi lat walczył, dzisiaj mi przychodzi też jeszcze się z nimi ścierać na salach sądowych i pasują do siebie. Jak, czy ludzie o tym tutaj, społeczność
wie o tym, no bo jeżeli pan mecenas Obara się przykleił do Prawa i Sprawiedliwości i jeździ, słyszałem również na tej miesięcznicy, jeździ, bo to się zakończyło, no mocno się przykleja i stara się o to, żeby się wkraść w łaski i zostać, spróbować wystartować na senatora, albo nawet na eurodeputowanego. Jak to się dzieje, że to wszystko się jeszcze dotychczas nie zostało ujawnione? No ja osobiście nie słyszałam tego, a pewnie dokumenty IPN-u też tam nie wszystkie są ujawniane i nie wszystkie w określonym czasie. Więc przypuszczam, że nawet lokalne społeczeństwo, czyli tu w Olsztynie, nie wiadomo o szeregu osobom w ogóle o tej sprawie, o tej przeszłości pana mecenasa Obary. No ale dobrze, a pani Staroń się też koło... Tak. Też koło PiS-u kręci, no bo znudziło się już no cóż, jej posłowanie senatorowe. Pewnie wszędzie pójdzie tam, gdzie będzie miała, czuła jakieś korzyści, tak? Mm-hmm. I gdziekolwiek, co by to nie było. No była w PO, była jeszcze tam gdzieś i wszędzie jej tam nie odpowiadało, bo próbowała coś tam niby rzekomo ujawniać, co się później nie potwierdziło, tak? Czyli jednym słowem to tylko pomawianie czyste ludzi. Pomawianie ludzi, ekipy, tego czasu wiem, że w naszej sprawie ekipy ściągała na pewno telewizyjne i TVN i inne i Polsat. Nie sądzę, żeby za darmo przyjeżdżały i czyniły i gościła je pani Staroń w różnych miejscach, tak? Co to znaczy w różnych miejscach? Jak to wiem, że w swojej tam posiadłości, które gdzieś tam grunty ma nad jeziorem, że pomógł jakiś budynek i gdzieś tam z tego. No na pewno te grunty też ma, bo ma wykazane je oświadczeniu majątkowym, więc w dalszym ciągu je posiada, tak? Sprawdzimy to wszystko, oczywiście mamy prawników, którzy się tym zajmą, powiadomy odpowiednie instytucje, Urząd Skarbowy, ocenie, Izbę Skarbową, no jak będzie trzeba to i prokuratura, a przede wszystkim opinię publiczną, no bo nie daj Boże jeszcze tutaj na tej popularności buduje sobie jakby zaplecze polityczne i zostanie jeszcze tutaj eurodeputowaną. No dobrze. Tak, no bo jeśli chodzi o prosty wyborca, prosta osoba jak ja, no to nasuwa się wprost pytanie, tak? No skoro ktoś nie pracuje zawodowo, albo pracował, nie wiem, zarabiając nie jakieś tam duże pieniądze, mając troje czy czworo dzieci, tak? Czyli tyle osób, jak można się wyżywić, ubrać, zjeść, tak? I wykształcić dzieci i jeszcze nabyć tyle nieruchomości. To jest pytanie. Ja pracowałam całe życie na dwóch etatach, w porządnych, że tak powiem, instytucjach, porządnie zarabiając, wiadomo, jako ekonomista, i jeżdżę 18-letnim czy 20-letnim samochodem. Idą na kredyt, który spłacam jeszcze do tej pory i mając jedno dziecko. Więc jako ekonomista bardzo jestem zdziwiona i szokowana, że ktoś może posiadać taki majątek przy takim uposażeniu, nie pracując wiele, bo mąż prowadząc działalność gospodarczą zgodnie z oświadczeniami wykazuje, że dochód roczny to jest 19 tysięcy w działalności gospodarczej, no to jak można wyżywić dzieci i utrzymać całą rodzinę, się pytam. No dla mnie jako ekonomisty to jest cud, jak w Kanie Galilejskiej. Może nie było sposobności osób, które rzeczywiście potrafiły się panią senator zająć. No postaramy się to zrobić, dotrzeć do instytucji, ujawnić prawdziwe oblicze. Ja złapałem panią senator za rękę na kłamstwach. Mam to udokumentowane w programach telewizyjnych, w dokumentach. Nie obawiam się mówić, że to jest oszustka i kłamczyni. Toczący się proces to potwierdzi. Bo nie wyobrażam sobie, żeby, zresztą kolejni świadkowie potwierdzają pozew, prawda. No udało się duży sukces, bo nawet immunitet nie pomógł, czyli można powiedzieć, że nie jest jej taka tutaj silna pozycja niepodważalna. Zamierzam się za to zabrać, nagłośnić ten proces, że on jednak ruszył, że sąd nie przychylił się do jej wniosku o oddalenie pozwu z racji posiadania immunitetu, że nie jest taka mocna, że te wszystkie opowieści, które tu rozpowszechnia w różny sposób, to są mity, prawda? Ma tu jest po prostu... Gdzie jest morale
gdzie jest etyka poselska i senatorska? I jeśli ktoś mi zarzuca, tak jak mówi pani Lidia Staroń, że osoby takie natychmiast powinny same wystąpić o uchylenie dla siebie immunitetu i poddać się, że tak powiem, weryfikacji, dlaczego tego nie uczyniła? Czego się obawia? Dla mnie to jest pytanie i dla całego społeczeństwa ciekawe, no bo zasłaniając się immunitetem, gdzie nie mogę jej pociągnąć do odpowiedzialności karnej. A, bo pani też złożyła pozew przeciwko niej, chciałam tak? Chciałam złożyć pozew, ale złożył kolega i Senat nie uchylił immunitetu pani Lidii. Całkiem niedawno, chyba w kwietniu 2018. Więc się dziwię, dlaczego? Bo powinna, jeśli nie ma nic do ukrycia, czuje się niewinna, skoro prawidłowo postępowała, to niech się podda weryfikacji, tak jak to zrobiła wobec nas. Namawiając wszystkie prokuratury, odwiedzając prokuratorów, żeby skierowali pozew do sądu. Ja 10 lat udowadniałam, że jestem niewinna. Niech spróbuje pani senator mieć na tyle odwagi i powiedzieć dla swojego elektoratu, przepraszam, ale ja się poddam również weryfikacji właśnie sądowej, czy tak jak tu wierzy sędziom. Tak tyle, jest. Ile się powołuje na morale, na etykę, bo jeśli tego nie uczyniła, to dla mnie jest to człowiek zakłamany. Dokładnie. O dwóch obliczach, mówiący zupełnie co innego, a co innego robiący. Pod publikę jest wszystko świetnie, a wychodzi się i ma się diabła za skórę. Super. No dobrze, dziękuję. To koniec. Dziękuję również.